Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam. Ja wam przekazuję królestwo. Jak mnie przekazał je mój ojciec, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 4 listopada 1987 roku. W obecnym cyklu Katechez mówiliśmy o synu człowieczym, który równocześnie daje poznać, że jest prawdziwym synem Bożym. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Stwierdziliśmy, że Jezus odnosił do siebie imię Boże i Boskie Przymioty że objawiał swą boską preegzystencję w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, o czym będzie mowa w późniejszym cyklu Kateches. Dawał poznać, że do niego należy władza nad prawem, które Izrael otrzymał od Boga za pośrednictwem Mojżesza w Starym Przymierzu, że wraz z tą władzą do niego należy również boska moc odpuszczania grzechów, a wreszcie ostateczny sąd nad sumieniem i czynami wszystkich ludzi. Nauczał wreszcie jako ten, kto ma władzę i wymagał wiary w swoje słowa. Wzywał by iść za nim aż do śmierci, obiecując w nagrodę życie wieczne. Wszystko to wystarcza, by stwierdzić, że Jezus Chrystus objawił siebie jako tego, który ustanawia Królestwo Boże w dziejach ludzkości. Do objawienia Królestwa Bożego, grunt został przygotowany już w Starym Testamencie. Zwłaszcza w późniejszej fazie dziejów Izraela, przedstawionej w tekstach proroków i w psalmach, która nastąpiła po wygnaniu i innych bolesnych doświadczeniach ludu wybranego. Przypomnijmy zwłaszcza strofy psalmistów o Bogu, który jest Królem całej ziemi, który króluje nad narodami, i radosne stwierdzenie: Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Z kolei prorok Daniel wypowiada prawdę o Królestwie Bożym, które nie ulegnie zniszczeniu, które zetrze i zniweczy wszystkie królestwa tej ziemi, samo zaś będzie trwało na zawsze. To królestwo, które wzbudzi Bóg nieba, królestwo niebieskie, pozostaje pod władzą Boga samego, a jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Jezus z Nazaretu, włączając się w nurt tej tradycji i podzielając wizję Starego Przemierza, od początku swej mesjańskiej misji głosi to właśnie Królestwo. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. W ten sposób podejmuje on jeden ze stałych wątków obecnych w oczekiwaniu Izraela, ale równocześnie nadaje eschatologicznej nadziei, która zarysowała się w późnej już fazie Starego Testamentu, nowy kierunek, głosząc, że wypełnia się ona już tu na ziemi. Bóg bowiem jest Panem Historii. Jego Królestwo, którego ostateczne spełnienie wykracza, rzecz jasna, poza granice czasu, zaczyna się urzeczywistniać już tu na Ziemi, niejako wewnątrz historii. W tym kontekście Jezus głosi i objawia, że dopełnił się czas dawnych obietnic, oczekiwań i nadziei, i że Królestwo Boże jest już bliskie, więcej, uobecnia się już w Jego osobie. Jezus Chrystus nie tylko naucza o Królestwie Bożym, które stanowi centralną prawdę Jego nauczania, ale królestwo to ustanawia w dziejach Izraela i całej ludzkości. I w tym objawia się Jego boska moc, boska suwerenność wobec wszystkiego, co w czasie i przestrzeni nosi w sobie ślad dawnego stworzenia i wezwania do tego, by stać się nowym stworzeniem, w którym w Chrystusie i przez Chrystusa zostało zwyciężone wszystko. Co ulotne i krótkotrwałe, w którym ustalona została raz na zawsze prawdziwa godność człowieka i całego stworzenia. Te moc jedyną i wieczną Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, odnosi do siebie okresu swej ziemskiej misji, gdy mówi do apostołów: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Mocą tej władzy poleca im. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Już przed tym definitywnym aktem ogłoszenia i objawienia boskiej suwerenności Syna Człowieczego Jezus dawał poznać, że Królestwo Boże przyszło na świat. Co więcej, w sporze ze swymi przeciwnikami, którzy bez wahania przypisują jego czynom moc diabelską, Jezus odpierając ich zarzuty, mówi wyraźnie: Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Tak więc w nim i przez niego nabrała realnego kształtu duchowa przestrzeń Bożego panowania. Wraz z nim Królestwo Boże weszło w dzieje Izraela i całej ludzkości. On bowiem ma władzę objawienia go i stanowienia o nim na tym świecie. Dowodzi tego, wypędzając złe duchy, czyli odzyskując dla Boga przestrzeń psychiczną i duchową. Taki definitywny mandat apostolski, jaki wydaje Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały swoim apostołom, został przez niego wszechstronnie przygotowany. Kluczowym momentem było tutaj powołanie apostołów. Ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli. By mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Wśród tych dwunastu Szymon Piotr staje się adresatem szczególnego nadania. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi. Będzie rozwiązane w niebie. Mówić w ten sposób może tylko ten, kto jest całkowicie przekonany o posiadaniu królestwa i pełnej nad nim władzy, oraz o tym, że może powierzyć klucze do tego królestwa swojemu przedstawicielowi i namiestnikowi takim, a nawet jeszcze donioślejszym aktem, jak czyni to ziemski monarcha wobec swojego premiera lub innego dygnitarza. To przekonanie Jezusa tłumaczy, Dlaczego w czasie swojej działalności mówi on o spełnianym przez siebie teraźniejszym i przyszłym dziele jako o nowym królestwie, które nie tylko głosi jako prawdę, ale równocześnie wprowadza w dzieje ludzkości i świata jako żywą rzeczywistość, która odtąd ma rosnąć, rozwijać się i być zaczynem wśród ludzi? Jak o tym świadczy przypowieść ewangeliczna powieść o zaczynie i inne przypowieści mówiące o Królestwie świadczą, że to właśnie stanowiło centralną myśl Jezusa, a także istotę jego mesjańskiego dzieła, które również po jego powrocie do Ojca miało być zgodnie z jego zamysłem, kontynuowane w dziejach za pośrednictwem widzialnej struktury działającej pod przewodnictwem Piotra. Ustanowienie tej struktury Królestwa Bożego jest równoznaczne z Jego przekazaniem wybranym przez Chrystusa apostołom. Ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec, przekazanie zaś królestwa jest równocześnie posłaniem, czyli misją. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posyłam. I to samo powtórzy w dniu zmartwychwstania, ukazując się apostołom, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Zwróćmy uwagę, że w zamyśle Jezusa, w jego mesjańskim dziele, w misji powierzonej apostołom, ustanowienie królestwa na tym świecie łączy się ściśle z mocą przezwyciężania grzechu, unicestwiania władzy szatana w świecie. I w każdym człowieku Ta moc pochodzi wprost z tajemnicy paschalnej z krzyża i z martwych wstania Chrystusa i jako taka zawiera się w misji dziejowej apostołów i ich następców ustanowienie królestwa Bożego ma u swoich fundamentów to pojednanie Boga z człowiekiem jakie dokonało się w Chrystusie i przez Chrystusa w tajemnicy paschalnej ustanowienie królestwa Bożego w dziejach ludzkości jest celem powołania i misji apostołów, a więc Kościoła w całym świecie. Chrystus miał pełną świadomość, że misja ta, tak jak i jego własna misja mesjańska, będzie natrafiała na wielkie opory, już w chwili posłania przy pierwszych próbach współpracy ostrzegał ich. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nie jak gołębie. Tekst mateuszowy zawiera również wypowiedź Jezusa na temat losu jego misjonarzy. Do tego tematu Jezus powraca podczas jednego z ostatnich sporów z uczonymi w piśmie i faryzeuszami. Oto ja, mówi, posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Podobny los spotykał już zresztą proroków i inne wielkie postacie Starego Przemierza, o których wspomina tekst Ewangelii. Ale Jezus dawał równocześnie swoim wyznawcom pewność, że Jego i ich dzieło jest trwałe. Et porte inferi non prevalebunt. Niemniej Królestwo Boże, raz ustanowione w dziejach świata mocą Boga samego poprzez Ewangelię i tajemnicę paschalną Syna, pomimo tych oporów i sprzeciwów, na które napotyka w biegu dziejów, niesie w sobie nie tylko znaki Chrystusowej męki i śmierci, ale także pieczęć Jego boskiej mocy, która jaśnieje w zmartwychwstaniu. Dowodzi tego historia. Pewność apostołów i wszystkich wierzących opiera się na objawieniu boskiej mocy Chrystusa, dziejowej, eschatologicznej i wiecznej, o której Sobór Watykański II uczy. Chrystus, który stał się posłusznym aż do śmierci i dlatego został wywyższony przez Ojca, wszedł do chwały swego Królestwa. Jemu wszystko jest poddane, póki sam siebie i wszystkiego nie podda Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Jest to kolejna katecheza w cyklu poświęconym Chrystusowi, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. To, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, zostaje objawione. W Ewangelii znajdujemy zapis tego objawienia na różne sposoby. Nie tylko poprzez słowa, w których Chrystus wyraża to, że jest prawdziwym Bogiem, że ma moc odpuszczania grzechów, że będzie sędzią żywych i umarłych na końcu świata, że On stanowi Boże prawo i odnawia je w dziejach, przemierza z Bogiem, jest to równocześnie czytelne poprzez czyny Chrystusa, poprzez swoje dzieła. A nade wszystko przez to, kim jest? Chrystus się objawia jako prawdziwy Syn Boży, który ma władzę w niebie i na ziemi. Odwołuje się tutaj do słów, które wypowiedział Pan Jezus przy końcu swojej misji, posyłając apostołów na cały świat. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Ta władza, którą Chrystus ma w sobie podczas swojej mesjańskiej misji na ziemi i którą objawia podczas tej misji. Jest przede wszystkim skierowana do założenia, zapoczątkowania tutaj na ziemi Królestwa Bożego. Królestwo Boże objawia nam równocześnie Boże synostwo Jezusa Chrystusa. To Królestwo Boże zostaje zapoczątkowane przez Niego i w Nim, przez to, że On przyszedł, przez to, że stał się człowiekiem, poniekąd stworzeniem. Przez to objawiło się stąpienie, przyjście Królestwa Bożego do ludzkości, do świata. Jego początek w dziejach, w historii. I to Królestwo Boże, o którym mówią już w Starym Testamencie, zwłaszcza prorocy i psalmy, to Królestwo Boże, które ma swój wymiar eschatologiczny, jest ostatecznym Królestwem, do którego zmierza całe stworzenie, a zwłaszcza ludzkość Izrael. To Królestwo Boże z Chrystusem zaczyna się już w dziejach, należy do historii w nich znajduje początek. I w nich się stopniowo rozwija. Chrystus mówi do apostołów: Jako mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. A to znaczy, że to królestwo, które on zapoczątkował swoją Ewangelią, swoim świadectwem, nade wszystko swoim krzyżem, śmiercią i zmartwychwstaniem, to królestwo ma trwać i rozwijać się w dziejach każdego człowieka, w duszy każdego człowieka, w sercu każdego człowieka. A zarazem. W dziejach ludów i narodów przez wszystkie pokolenia. Tym się też tłumaczy powołanie Kościoła. Kościół jest powołany po to, aby urzeczywistniać Królestwo Boże, przygotowywać je w dziejach doczesnych narodów, ludów, ludzi. Taką misję otrzymują apostołowie. Taką misję otrzymują zwłaszcza po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy mówi im: Weźmijcie Ducha Świętego którym grzechy odpuścicie będą odpuszczone. To znaczy podstawowym warunkiem urzeczywistniania Bożego królestwa jest zwycięstwo nad grzechem, które płynie z krzyża Chrystusa w jego zmartwychwstaniu się wyraża. Taką misję otrzymują zwłaszcza na samym końcu w słowach, które przytoczyłem na początku. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Początek nowego życia wiąże się z tym sakramentem. Człowiek zostaje wprowadzony w Królestwo Boże, stając się Synem Bożym z przebrania, przez łaskę. I Chrystus, tym samym apostołom, których posyła na cały świat, zapowiada: Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. W taki sposób urzeczywistnia się Królestwo Boże przez Chrystusa, pod stałym działaniem Ducha Świętego, który za sprawą Jego Krzyża przychodzi i stale pracuje, niejako w duszach ludzkich. Stale przetwarza dzieje ludzkości tu na ziemi, pod kątem tego ostatecznego Królestwa, do którego Bóg prowadzi całe stworzenie. Oto krótkie streszczenie dzisiejszej katechezy, która zawiera się w cyklu katechez o Chrystusie. Jako o prawdziwym Bogu, a zarazem jako o prawdziwym człowieku. Wszystkim dziękuję za modlitwy, zwłaszcza w dniu dzisiejszym. Chia di volontà sua, si può in cielo e in terra, fa nel nostro quotidiano, dando bisogie, che divita no vicevita nostra, si cura nostri vittime, devi storie nostri. Etre eros induka, intentazio horre, zer libera nosa